ikony rosyjskie ze zbiorów Muzeum Podlaskiego, prezentowane w muzeum w Supraślu, oprawa edytorska. Tu jest praca zbiorowa. Głównym koordynatorem, redaktorem tych wszystkich prac, tekstów, doboru ilustracji jest pani Krystyna Mazuruk, kierownik muzeum w Supraślu. Zdjęcia wszystkich ikon wykonał Andrzej Sokulski, opracowanie graficzne Bogdan Suprun. Książkę, co dla nas jest bardzo, bardzo ważne, swoim słowem wstępnym, czy takim imprimatur okrasza biskup Jakub. Jest to dla nas o tyle istotne, że bardzo, bardzo też liczymy, licząc też na, korzystając z przychylności, współpracy, liczymy na konkretnego, na część przynajmniej odbiorcy, część nabywców tej książki będzie się nakierowała swoimi wewnętrzną potrzebą nabycia tej książki. Książka jest, jak Państwo widzicie, wydana bardzo ekskluzywnie w dwóch wersjach. Żartobliwie określamy, że wersja VIP i wersja to ta w etui jest wersją taką bardzo, bardzo, bardzo bogatą. Zawieram około 60 ikon i jest wydana w taki dość dziwny sposób, bo książka składa się z dwóch rodzajów materiałów. Czyli ikony są wydane na innym papierze, a tekst jest na jeszcze innych. Tutaj był specjalny problem, specjalny jak gdyby specyfika tej właśnie książki polega na tym, że wygląda jak taki tort, przekładaniec. Dzięki temu jest taki fajny efekt, że jest papier bardzo gruby, bardzo śliski, naturalny, no i przy tym jest taki cieplutki papierek, na którym są teksty o poszczególnych ikonach. Cóż jeszcze można w tej książce powiedzieć? No, oczywiście ma tłumaczenie na angielski. Jest trzecią, znaczy z tych książek, które żeśmy zrobili dla właśnie muzeum.